Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobook Perła Louis. Najświętsza Panna wzorem pokory i cichości. Rozpamiętywanie tajemnic jej życia. Chwała Jezusowi i Maryi Przenajświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Święta Rodzina już od jakichś 2 miesięcy była w Egipcie. Na mocy tekstu Ewangelii przypuszczać można, że upłynęło nieco czasu między śmiercią Heroda a poselstwem anioła mówiącego Józefowi: wstań, a weź dziecię i matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, albowiem pomarli, którzy duszy dziecięcia szukali.
Anioł, używając tu liczby mnogiej, zdaje się wskazywać, iż nie tylko jeden Herod pragnął pozbycia się Jezusa. Może anioł przeczekał do chwili śmierci innych wysoko postawionych, a wpływowych osobistości nieprzyjaznych dziecięciu. W każdym razie przypuszczać można, iż wygnanie świętej rodziny trwało nie mniej niż rok. Zatem Józef, wziąwszy dziecię i matkę jego, wrócił do ziemi izraelskiej. Maryja i Józef, zawsze kierując się światłem naturalnym, gdy boskie nic szczególnego nie wskazywało, już nieraz może przemyśliwali nad tym, że bliskość Jeruzalem jest konieczną dla przyszłej misji Jezusa i Jego wpływu. W ciągu całej powrotnej podróży Józef był ostrożny. Jego roztropność i odpowiedzialność zmuszały go do zasięgnięcia dokładnych wiadomości. Będąc już w pobliżu Betlejem, dowiedziawszy się, że Archelaus panował po śmierci ojca swego Heroda, zatrwożył się, albowiem po drodze zapewne się dowiedział, że chcąc uświetnić wstawienie swe na tron, Archelaus w samej świątyni kazał zamordować 3000 swoich poddanych. Nie była to wieść uspokajająca, więc Józef i Maryja, zwróciwszy swe serce ku niebu, wyczekiwali stamtąd odpowiedzi. Wciąż się sprawdzało proroctwo Symeona. Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. I duszę twą własną przeniknie miecz. Odpowiedź otrzymał Józef we śnie. Anioł, opiekun podróżnych, wskazał mu Galileę na miejsce zamieszkania. Tam panował inny syn Heroda. Choć jeszcze młody, człowiek to był zepsuty, próżny, lekkomyślny, lubiący drwić ze wszystkiego, co poważne, święte. Nazywał się Herod Antypas. Aby uniknąć Archelausa, święta rodzina okrążyła Betlejem, Jeruzalem i Samarię, a przez Gazę i Cezareę Palestyńską doszła do Galilei. W tych godzinach utrudzenia i milczenia Maryja oddawała się żarliwej modlitwie, wciąż powtarzając w sercu swoim: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I z głęboką pogodą duszy, która chce tego, czego Bóg chce, po długich miesiącach nieobecności Maryja powracała do Nazaretu. Zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyne Boże. Zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo,
módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nadziei, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przeciwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławne pobożności, módl się za nami. Róża duchowna, módl się za nami. Wieża Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Saranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
wspomoże niewiernych. Módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez masy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo rodzi, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie. Gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze bawiać. Pana chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas
Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie, jak Cię pozdrawiają anieli w niebie. Zdrowaś, zdrowaś, Panno Maryjo, boś Ty jest matką Syna Bożego, Tyś królową nieba, świata całego. Tyś jest godną, Maryjo, tego. Tobie się kłaniają chóry anielskie, Ciebie pozdrawiają duchy niebieskie. Ciebie prosi i plemię ludzkie. Weź swą opiekę nasz Kościół Święty, Panno Najświętsza, niech okaże.